Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przede mną taka oto piękna niebieska paczuszka z takim oto pięknym logo. Myślę, że każdy to logo kojarzy. Mamy tutaj logo Bridgedexa. Paczkę od Alexa otrzymałem niedawno i pomyślałem, że odpakuję ją na filmiku, tak żeby każdy widział, jak to wygląda, jak to jest tutaj wszystko pięknie popakowane. Firmy myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać. Bridgedex, bardzo porządna firma, przez wiele osób kojarzona, myślę, że przez wszystkich kojarzona, szczególnie w Polsce, ale też za granicą. Deski naprawdę pro, bardzo ładne i bardzo fajnie wykonane. Cieszę się, że będę mógł również z takiej deski korzystać. No to co? Zaczynamy, bierzemy się za krojenie tej paki. Ok, mamy nożyce. Mam nadzieję, że nic tu nie uszkodzę. Nie no, zapakowana jest porządnie. Myślę, że na pewno nic się tutaj nie uszkodziło w transporcie. Hopie. Ok. Mamy środeczek. Co my tutaj mamy? Piękne opakowanie. Here's your bridge. Tak, to jest mój most, Alex. Ręczna robota robione przez Alexa. Od 2019 roku prowadzi firmę. Robi te deki. No i co mamy tutaj? Proszę bardzo. No, łapiemy ostrość. Dokładnie. Piękny biały dek. Personalizowany. Dzięki, Alex. Druga strona wygląda tak. Tutaj mamy grawerka z logo Bridge'a. Tutaj jeszcze z bliska grawer. Dex na białym tle, zielone logo Bridge'a. Bardzo fajnie to wygląda. No, złapiesz ostrość, czy nie złapiesz? Mniej więcej. Mniej więcej tak to wygląda. No i co, może teraz troszeczkę o samym deku, z czym mamy tutaj do czynienia. Doom Shape. 34 mm OG Mold. Dokładnie tak to wygląda. 5 warstw klonu kanadyjskiego. No i co, mogę powiedzieć więcej? No, dzięki serdeczne, Alex. Cieszę się, że będę mógł korzystać z deski przygotowanej przez Ciebie, bo słyszałem o nich wiele dobrego i myślę, że to zdecydowanie topka, jeżeli mówimy o dekach do fingerboardu. Zresztą to widać na pierwszy rzut oka, że jest to bardzo porządna robota. Super, naprawdę bardzo mi się podoba. Wpadajcie na stronę do Alexa. Stronę podeślę tutaj zarówno w opisie filmu, jaki będziecie widzieli ją teraz na dole. Bridgedex, bigcartel.com. Bardzo fajne dropy, warto oczekiwać na kolejne, bo są naprawdę ciekawe, rozchodzą się jak świeże bułeczki. Tutaj no, jak Alex coś wypuści, to nie ma bata, wiele osób na te deseczki choruje i no, no myślę, że warto, tak? Myślę, że warto, że się raczej nie zawiedziecie, bo w internecie znajdziecie wiele opinii na temat deków od Alexa. No i co? Chyba będziemy sobie kończyć, także ja polecam, deska jest naprawdę piękna, jeszcze raz dziękuję. No i co? Trzymajcie się, pozdrawiam Was wszystkich, pozdrawiam Alexa, jego team, do zobaczyska, hej!